Proszę Państwa, naszym gościem dzisiaj jest pan Marian Turski, którego praktycznie nie trzeba przedstawiać, bo jest znany powszechnie na całym świecie. I dość powiedzieć, że na jego urodziny życzenia złożyli mu osoby takie jak Barack Obama, Angela Merkel, Gauck, Szymon Peres i w każdym razie bardzo wielu znaczących ludzi ze świata polityki, kultury, sztuki i tak dalej. Jego życiorys jest taki, że w zasadzie można by kilka takich filmów, nie wiem jak je nazwać, thrillerów, czy filmów dramatycznych, czy kryminalnych nakręcić, dlatego że tym życiorysem można by obdzielić na pewno co najmniej kilka osób. Marian Turski urodził się na Litwie, w Druskiennikach i stamtąd został przez Niemców, prawda, wysiedlony do getta w Łodzi. Stamtąd... Pierwszy błąd. Tak? Mieszkałem w Łodzi, ale to... Tak? No tak wyczytałem w życiorysie, który znalazłem... Moi rodzice już mieszkali w Łodzi, a mama pojechała do Druskiennik, żeby tam urodzić. A to jednak coś z tymi Druskiennikami jest na rzeczy. No w każdym razie z tej Łodzi później trafił do Auschwitz. Przeszedł, czy odbył dwa te marsze śmierci, tak zwane z Auschwitz, w końcu do Buchenwaldu. Warto wspomnieć, że w czasie tych przemarszy więźniów nie karmiono, także żywili się trawą, którą zrywali gdzieś tam w pobliżu drogi. Z okazji 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz w 2020 roku wygłosił przemówienie, które było transmitowane na cały świat i w tym przemówieniu apelował do ludzi, by nie byli obojętni na kłamstwa historyczne i dyskryminowanie mniejszości. Przypomniał w tym przemówieniu słowa kanclerza Austrii, van der Bellena. Auschwitz nie spadł nam z nieba i trzeba ciągle zachowywać czujność i dbać o to, żeby coś takiego się nigdy nie powtórzyło. Od 2021 roku Marian Turski jest przewodniczącym Komitetu Oświęcimskiego. Ma liczne odznaczenia i ordery, których lista jest bardzo długa. Między innymi ma Krzyż Kawalerski z Orderu Odrodzenia Polski. Wziął udział nie tylko tu w polskich jakichś uroczystościach dotyczących Oświęcimia, ale na przykład razem z Martinem Lutherem Kingiem wziął udział w marszu do stolicy Alabamy, który był związany właśnie też z walką o prawa tamtejszej mniejszości. Prezydent Obama zapytał go, dlaczego wziął udział w tym marszu właśnie w Stanach Zjednoczonych i Marian Turski odpowiedział jednym słowem, że chodzi o solidarność. W 2019 roku był zaproszony na uroczystość upamiętnienia ofiar zagłady, która to uroczystość odbywała się w głównej siedzibie ONZ-u w Nowym Jorku. Wysłuchał tam przemówienia rabina Schneiera, w którym pojawiło się takie zdanie znane nam wszystkim, że
że kochaj bliźniego swego jak siebie samego, na co pan Marian Turski, że powiedział, że nie posuwałbym się tak daleko, powinniśmy zacząć od zmniejszania nienawiści i wrogości. Rzecznik Praw Obywatelskich były, pan Adam Bodnar, takie zdanie na temat pana Mariana Turskiego wypowiedział. Cytuję, prawda jest taka, że Marian Turski jest nam dzisiaj potrzebny jako autorytet, jako przewodnik, jako ktoś, kto w tym rozedrganym, pełnym złych słów i złych emocji świecie, któremu możemy zawierzyć. Jest współtwórcą Muzeum POLIN i Instytutu Historii Żydów w Polsce. I jak gdzieś wyczytałem, jednym z jego marzeń było dyrygowanie orkiestrą symfoniczną i na jego urodziny zaoferowano mu właśnie batutę i dyrygował koncertem Beethovena i orkiestrą Symfonia w Warszawie. Podobno zrobił to bardzo profesjonalnie, także taka była ocena. Ten wykład dzisiejszy Mariana Turskiego trochę zbiega się z inną, bardzo taką niesympatyczną datą. Mianowicie kilka dni temu w Kaliszu odbył się taki wiec antysemicki. Wydawałoby się, że takie rzeczy już należą do przeszłości, że już się nie powinny zdarzać. Tymczasem jak najbardziej się zdarzyły. I w tej sytuacji wydaje mi się, że szczególnie trzeba doceniać wysiłki i pracę pana Mariana Turskiego na rzecz właśnie pełnego porozumienia między wszystkimi mieszkańcami Polski, zarówno mniejszościowymi grupami, jak i większościowymi. Panie Marianie, bardzo proszę o wygłoszenie wykładu. Po tych słowach pana rektora, na szczęście jest najwysoki sufit, bo byłbym lewitował. Witam serdecznie wszystkich obecnych, ale pozwólcie państwo, że w szczególności powitam dwie osoby, które są częścią legendy Warszawy. To jest panią Wandę Traczyk-Stawską i panią... panią Anię Przedpełską-Trzewiatowską, z którą miałem poza tym zaszczyt i przyjemność współpracować razem przez dłuższy czas w Radzie Społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich. Teraz muszę się śpieszyć, właśnie muszę zobaczyć, bo jestem gaduła i troszeczkę muszę uważać na czas. Zanim, czy państwo mnie dobrze słyszą? Dobrze. Zacznę odczytaniem czyjegoś przemówienia. I bardzo mam prośbę do państwa. Słuchajcie się uważnie w to przemówienie, ponieważ po zakończeniu zadam wam pytanie. Od razu powiem, żeby nie było nieporozumienia, przemówienie zostało wygłoszone przez szefa FBI w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Ja będę często tutaj cytował pewne rzeczy. Proszę od razu o wyrozumienie, dlatego
za to, że ja odzieram je z tego, co ja wiem, jakie jest to wspaniałe i ważne, z literackości, z umiejętności podania. Ale ja nie mam czasu, wobec tego będę skracał wszelkie cytaty po to, żeby postawić sens, istotę, bo mi szkoda czasu. Cytuję. Urodziłem się w rodzinie irlandzkich katolików w Nowym Jorku, w tym wspaniałym, wielkim, bezpiecznym kraju, jednak Holokaust zawsze mnie prześladował i długo był przeszkodą dla mojej wiary. Jak coś podobnego mogło się wydarzyć? Jak pogodzić to, co się stało, z koncepcją miłującego Boga? Zadaję te pytania, odkąd byłem nastolatkiem. Stawiam je właściwie przez całe życie. Jeszcze zanim studiowałem w Koledżu Nauki Religijnej, przypominam sobie głos z Księgi Hioba, strofujący nas za stawianie pytań. Pytania dlaczego? A jednak, podobnie jak wielu z nas, pytam i nadal nie wiem. Coś jednak wiem, to że naszym obowiązkiem, naszą powinnością jest zapewnienie, żeby z niewyobrażalnego zła narodziło się coś dobrego. Holokaust był najstraszliwszym przejawem bestialstwa, był też jednak najbardziej przerażającym przejawem człowieczeństwa, naszej skłonności do zła, skłonności do moralnego upadku. To dlatego wymagam od każdego nowego agenta specjalnego FBI i analityka wywiadu, żeby przyszli do muzeum. Oczywiście chcę, żeby dowiedzieli się o nadużyciach władzy na skalę zapierającą dech w piersiach. Jednak zależy mi też, żeby stanęli przed czymś o wiele bardziej bolesnym i niebezpiecznym, żeby ujrzeli człowieczeństwo, do czego jesteśmy zdolni. Chcę, żeby zobaczyli, że chociaż na czele tej rzezi stali ludzie chorzy i źli, to jednak do tych chorych i złych ludzi dołączyli i podążali za nimi inni, tacy, którzy kochali swoje rodziny, zanosili zupę choremu sąsiadowi, chodzili do kościoła i wspierali dobroczynność. Dobrzy ludzie pomogli wymordować miliony. I to jest najbardziej przerażające ze wszystkich lekcji. Ta, która mówi, że to nasze człowieczeństwo sprawiło, że poddaliśmy nasz indywidualny osąd moralny grupie, ryzykując, że przejmie go zło, że zostanie zastraszony przez władzę, że zostaniemy przekonani niemal do wszystkiego. Mordercy i ich wspólnicy z Niemiec i Węgier i tak wielu, wielu innych miejsc uważali, że nie robią niczego złego. Wmawiali sobie, że robią to, co trzeba, co muszą zrobić. I właśnie to powinno nas naprawdę przerażać. To dlatego wysyłam naszych agentów i analityków do muzeum. Chcę, żeby spojrzeli na nas i zdali sobie sprawę z naszej zdolności do racjonalizacji i moralnego upadku. Chcę, żeby wyszli z tego wspaniałego muzeum, ceniąc ograniczenia i podział władzy, restrykcje wynikające z rządów prawa, niewygody, jakie przynosi wolna i tętniąca życiem prasa. Chcę, żeby zrozumieli, że to wszystko jest niezbędne do sprawdzania nas, właśnie z powodu tego, jacy jesteśmy. Dziś musimy te ograniczenia budować, rozumieć i pielęgnować tak, żeby kiedyś mogły nas ocalić. To jedyna ścieżka do odpowiedzialnego sprawowania władzy. Mam pytanie do Państwa. Czy jest ktoś na sali? Proszę mi powiedzieć uczciwie. Kto nie zgadza się z tymi słowami?
Nie, i dlatego muszę się wam przyznać do manipulacji. Dokonałem manipulacji. W oryginale było to inaczej. O jedno słowo inaczej. I dlatego to przemówienie, wtedy, kiedy zostało wygłoszone, zostało bardzo krytycznie ocenione przez pana prezydenta Rzeczpospolitej ówczesnego, przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych i również przez wielki, wielki autorytet, przez mojego wspaniałego przyjaciela, przez świętej pamięci Władysława Bartoszewskiego. Dlaczego? Dlatego, że w oryginale było: mordercy i ich wspólnicy z Niemiec, Polski i Węgier i wielu i wielu innych miejsc. Tak, myślę, że chyba to był, mówiąc po sportowemu, jakiś kiks. Byłoby bardziej sprawiedliwie, bardziej uczciwie, gdyby on na przykład powiedział: mordercy z Niemiec, Węgier, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Słowacji i potem gdzieś umieścił Polskę. Chyba byłoby tak prawdziwiej, uczciwiej, sprawiedliwiej. Ale to, że on tak sformułował, co zresztą chyba rzeczywiście jest, ale nic tylko kiksem, nie zmienia postaci rzeczy, że to przemówienie jest wspaniałe. Ono w istocie dotyka istoty sprawy. Tak się złożyło, że następnego dnia zadzwoniłem do Władysława Bartoszewskiego, spytałem go: Władku, czy ty czytałeś całość? Nie, przyszli mi tylko prosili o skomentowanie tego zdania. Jak się potem dowiedziałem, podobnie było to, jeśli chodzi o prezydenta Komorowskiego. Ponieważ był to kwiecień 15 roku, ponieważ było to w przededniu kampanii prezydenckiej, notabene kilka dni później Władek odszedł od nas, Bartoszewski, to przemówienie zagubione zostało. Gdzieś poszło w niepamięć, a ja je chcę dzisiaj dlatego przywołać, ponieważ w istocie rzeczy to jest to pytanie, które ja sobie zadaję cały czas. Jak to się stało, że ci zwykli, normalni ludzie zostali współuczestnikami zbrodni? Na ten temat i w związku z tym i dlatego zaproponowałem panu rektorowi, że o tym będę mówił, to znaczy ja wiem o tym, że w istocie rzeczy to jest temat, który wymaga oceny filozoficznej, moralnej, teologicznej, psychologicznej. To wszystko jest razem potrzebne. Ja tego tutaj nie mogę przeprowadzić. Ja tylko spróbuję dotknąć trzech obszarów, w których spróbuję poszukać odpowiedzi na pytanie unde malum, skąd, jak się rodzi zło. Od dłuższego czasu mamy już w istocie rzeczy, mogę powiedzieć, kilkanaście, a chyba nawet kilkadziesiąt książek, które tego i sprawy dotykają. Począwszy od najbardziej klasycznej książki Christophera Browninga, Ordinary Men, Zwykli Ludzie, dzieje 101 Batalionu Policyjnego Rezerwy Policyjnej, Rezerwowego Batalionu z Hamburga, poprzez bardzo wiele innych, potem Goldhagen, Liechtenstein, Malman, nie będę tutaj cytował tego wszystkiego. Dla celów tego wykładu wyciągnę jeden tylko, a więc klasykę, a więc wyciągnę Browninga, wyciągnę z niego kwintesencję, ale we wnioskach spróbuję się posłużyć już wnioskami,
jakie wyciągają również autorzy wielu, wielu innych podobnych opracowań. Najpierw o sam batalionie, a więc skoro już powołuje się na Browninga. Sam Browning potwierdza to i wszyscy mogą to powiedzieć. Nie byli to ludzie specjalnie predestynowani do tego, co potem zrobili, czego dokonali później. Byli to normalni ludzie. Batalion liczył około 500 osób. Pochodził z Hamburga. Z Hamburga, który stosunkowo uchodził w Niemczech za jednak za miasto i słusznie z większymi tendencjami robotniczymi, socjalistycznymi. 2/3 batalionu stanowili robotnicy. Marynarze, dokierzy, budowlańcy, kelnerzy, kierowcy. 1/3 to byli ludzie, pracownicy umysłowi, więc magazynierzy, urzędnicy innego rodzaju. Było, to jest ciekawe, tylko 2 właścicieli prywatnych firm. Będzie to miało pewne znaczenie potem, ponieważ wtedy, kiedy ci ludzie od razu wybiegną w przyszłość, ci właściciele prywatnych firm wtedy, kiedy chcieli się wycofać z zadań, jakie zlecono batalionowi, tak przynajmniej oceniono w czasie procesów powojennych. Czuli się o tyle swobodniejsi, wolniejsi w decyzjach, że mieli zapewnione źródło zarobkowania. Wszyscy inni to byli ludzie częstowo bezrobotni, którzy zapisali się w czasach stosunkowo spokojnych, jak na Niemcy, i szukali jakiego miejsca, gdzie będą mogli się zaczepić, załapać. Jako rezerwowi policjanci, może ich wpiszą potem na listę policjantów, może dostaną stałą pracę. A więc to była taka koniunkturalna decyzja wtedy, kiedy się zapisywali do batalionu, plus, rzecz bardzo istotna, zapisanie się do batalionu oznaczało uniknięcie ewentualnego powołania na front, powołania do służby wojskowej. W tym sensie to już było dość przemyślane. Wiek. Około 40. Oficerowie nieco starsi. I teraz przechodzę do czegoś, co zacznie całą opowieść, z której dopiero wyciągniemy wnioski. Jest 13. Aha, chwileczkę. Batalion był używany do roku 41, właściwie do początku 42, do prac takich stosunkowo mniej ważnych, wartowniczych, zarówno na terenie Hamburga samego, w innych miejscach w Niemczech, również na terenie Lismarstadtu, a więc Łodzi przemianowanej na Lismarstadt. Ale jak do tej pory tylko to były takie elementy wartownicze. W 1942 roku skierowano ich do Polski, skierowano ich do Lubelskie. Mamy 13 lipca 1942 roku. Okolica była jeszcze pogrążona w ciszy. Mężczyźni ze 101 batalionu wyskoczyli z ciężarówek, zgromadzili się w półkolu wokół dowódcy majora Wilhelma Trappa. Był blady, zdenerwowany. Łamał mu się głos. Miał 53 lata. W oczach pojawiły się łzy. Nie ulegało wątpliwości, że z trudem nad sobą panował. Ogłosił ze smutkiem, że batalion otrzymał rozkaz przeprowadzenia przerażająco nieprzyjemnej akcji. Stwierdził, że rozkaz nie podoba mu się,
lecz pochodzi od najwyższych władz. Wreszcie dodał, że realizacja zadania będzie może łatwiejsza, jeżeli policjanci przypomną sobie, że w Niemczech bomby zabijają kobiety i dzieci. Na koniec Trapp przystąpił do mówienia działań. Żydzi sprowokowali Amerykanów do ogłoszenia bojkotu wyniszczającego Niemcy. We wsi Józefów mieszkają Żydzi współpracujący z partyzantami. Batalion ma przeprowadzić obławę na tych mężczyzn. Mężczyźni zdolni do pracy mają zostać oddzieleni, wysłani do obozów. Pozostali cywile, kobiety, dzieci i starcy będą rozstrzelani na miejscu. Po tych wyjaśnieniach Trapp wystąpił z niezwykłą propozycją. Jeżeli którykolwiek ze starszych mężczyzn w oddziale nie czuł się na siłach, by wykonać zadania, miał wystąpić w szeregu. Znalazł się taki jeden, niejaki Szymkę. Pogonił za nim jego dowódca kompanii. Zaczął go obsobaczać, że przynosi wstyd kompanii. Trapp go uspokoił. Trapp go powstrzymał. Kiedy policjanci zobaczyli, że dowódca obronił ich kolegę, wystąpiło jeszcze 10 czy 12 mężczyzn. Kazano im zdać karabiny, oczekiwać dalszych poleceń od majora. I rzeczywiście, zostali oni skierowani raczej do transportu, więc oni dowozili młodych, wjęto do plutonów egzekucyjnych. I ten dzień tak się zakończył, oczywiście rozstrzelaniem ponad 1000 Żydów. Ale co nastąpi później? Potem mamy kronikę tego batalionu. W każdą akcję ci ludzie wkraczają troszeczkę zrutynizowani. W każdą akcję są dalsze zachęty, dalsze również pewne podniety, pewien udział niewielki w łupach. I wtedy, kiedy ja przechodzę całą książkę w ciągu w trzech zdaniach, i wtedy, kiedy będziemy podsumowali, co się później będzie działo, potem się dzieje już rutyna. Idą, piją, bo są często zrozpaczeni, ale piją i wykonują rozkazy, bo rozkazy są. Jakie z tego wyciągamy wnioski? I wnioski, które są nie tylko wnioskami Browninga, wnioski, które dotyczą również wypływają z innych książek tego typu. Policjanci i żołnierze, jeżeli popełniają czyny sankcjonowane przez państwo, nie uważają ich za naganne. Bardziej przerażani byli, kiedy każdy z nich z oddzielna dostał polecenie. Ale jeżeli jest polecenie dla jednostki, dla batalionu, to jest nakaz, to trzeba wykonać. Co jest niesłychanie, co wynika z wszystkich zeznań. Wytwarza się coś z elementu atmosfery wspólnoty. Nie okaże się miękiszonym, nie okaże się słabouszem. Ja zresztą muszę powiedzieć, że sprawdziłem to u Browninga, ale sam kiedyś pomagałem w pracy nad filmem BBC o Holokauście i przeglądałem zeznania młodych Litwinów z dobrych rodzin, w których oni piszą o tym, i to się powtarza w wielu innych przypadkach,
ktoś, kto został zwerbowany. Następuje akcja. Ma pójść do akcji. On nie chce pójść. I przychodzą do niego koledzy. Najbliższy kolega przychodzi, przyjaciel. To ty chcesz być czysty? To ty chcesz, żebym ja się umoczył? To ty masz być ten niewinny, a ja będę ten zły? I to jest coś, co przekonuje ludzi. A więc swoista lojalność ze wspólnocie. Ja oczywiście to jest również i rzecz, daję polecenie. Na dowódcach i batalionów i kompanii ciąży szczególna odpowiedzialność za duchową opiekę nad osobami biorącymi udział w tego typu działaniach. Przykre wrażenia z dnia powinny zostać zneutralizowane przez zapewnienie im wieczornych atrakcji. Ale tak notabene, wspomniałem przedtem o takim jednym z przedsiębiorców, który rzeczywiście był jednym z pierwszych, który domagał się odwołania go. Uzyskał to w końcu, niejaki Buchmann. Ale rzecz ciekawa, to jest ten człowiek, który publicznie domagał się odwołania. W końcowym akcie, wtedy kiedy już ma odwołanie, kiedy już wie, że zaczyni, zostanie, kończy służbę w batalionie do Hamburga, dostaje polecenie, ażeby poszedł jako dowódca kompanii na rozstrzelanie Żydów w jakiejś tam miejscowości. Wykonuje to. Oczywiście można spytać, dlaczego? Chyba również ze strachu. Chyba również dlatego, że boi się, że tutaj już ma wymarzony powrót, a jeżeli nie, to zostanie posłany na front, a jeżeli nie, to zostanie zatrzymany. Więc jest tu element strachu, rozkazu, przymusu wewnętrznego. Tak więc zaczynam sumować. Chwileczkę, jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałam. Jeszcze zanim, bo to jest elementem wdrożenia ludzi do morderstwa. To jest zmniejszenie dystansu między katem a ofiarą. Jak można go zmniejszyć? Przez dehumanizację, przez odczłowieczenie tego, wobec którego występujemy. Krótko mówiąc, spróbuję każdy z tych obszarów zakończyć jakimiś wnioskami krótkimi. W przypadku batalionu, w przypadku tych, którzy stali się w ten sposób mordercami, decydujące były takie elementy jak rozkaz, strach i więzy wspólnoty. Chciałbym przejść teraz do drugiego obszaru spraw, które mogą dać nam odpowiedź, próbuję dać razem odpowiedź na pytanie, jak się rodzi zło, skąd się bierze zło. Teraz nawet jest to sprawa stosunkowo prostsza, ponieważ nawet powiedziałbym, na tapecie ostatnio, zapewne Państwo czytaliście też o tym, pojawiła się książka Gregora Zimmera, amerykańskiego nauczyciela, który był w Niemczech i który napisał książkę pod tytułem Jak wychować nazistę. I tu już będziemy mieli element po prostu, bo jeżeli chodzi o poprzedni obszar, to tam była kwestia przystosowania ludzi o innej jednak troszeczkę mentalności do tego, żeby można ich było przystosować do morderstwa. Tu już jest przygotowanie od dzieciństwa, dosłownie od dzieciństwa, wychować człowieka, który będzie całkowicie
tak zwanego nowego człowieka, człowieka, który będzie częścią nowej elity, człowieka, który będzie całkowicie oddany nowej ideologii, ideologii totalitarnej, człowieka, który zresztą potem posłuży, zostanie wykorzystany jako żołnierz i który do końca będzie trwał, do 1945 roku, będzie niemal do końca będzie wierny. Ten obszar spróbuję wykazać dwutorowo. Dwutorowo działo się to wychowanie na nazistę w organizacjach społecznych, w organizacjach od podstawowej, a więc od dziecięcej, poprzez pośrednie, poprzez organizacje młodzieżowe, aż do wstąpienia do partii. I druga sprawa to jest system edukacyjny. Jeżeli chodzi o społeczeństwo, o organizacje społeczne, to jest to zatrważające, ale tak było. Ten młode dziecko niemieckie już jako pimp, odpowiednik naszego Zucha, a więc w wieku lat 6 po raz pierwszy przysięgał na wierność Führerowi. Po raz pierwszy przysięgał na wierność wodzowi. Zarazem był on wyposażony. Każdy pimp otrzymywał czarne buciki, szorty, czapkę wojskową, podkładanówki, brunatną koszulę ze swastyką i dzienniczek. Dzienniczek mógłbym nazwać dzienniczek typu indeks. Dzienniczek, w którym musiał się wykazywać swojej sprawności fizycznej, jakie są postępy w jego sprawności fizycznej, a także już ten Zuch, już ten chłopaczek, jakie czyni postępy w sprawności żołnierskiej. Będzie potem z tego musiał zdawać egzamin, na ile okazał się godny. Wtedy, kiedy zostanie przyjęty szczebel wyżej, do Jungfolku, wtedy, kiedy będzie miał 10 lat. Nie mogę powiedzieć, że to było powszechne, ale spotkałem się w wielu relacjach z takimi faktami, że tym młodym, że tym zuchom młodym, zuchom, dzieciom paroletnim, jako dowód dojrzałości, że są na tyle dojrzeli, że mogą przejść szczebel wyżej, kazano przynieść kocięta i zadusić je. Mam kilka takich dowodów. Nie mogę powiedzieć, że to było powszechne, ale coś takiego też było. Za chwileczkę przejdę i powiem, albo może od razu powiem, po raz drugi trzeba było przysięgać na wierność wodzowi, właśnie kiedy się wstępowało do Jungfoku, w wieku lat 10, po raz trzeci, kiedy się miało lat 14, a więc wtedy, kiedy się wstępowało do Hitlerjugend. Mam tutaj jeden zadziwiające świadectwo. Mianowicie chciałbym Państwu przeczytać je. Nie wiem, kto z Państwa miał w ręku pamiętnik, a wspomnienia Bohdana Korzeniewskiego, reżysera, teatrologa, pracownika Biblioteki Uniwersyteckiej, wielkiego humanisty, zresztą cudownego pisarza, strasznie mi przykro, nie wiem, czy to jest pani Anna na sali, jeżeli jest, to proszę, wypraszam bardzo, bo ja skracam go tak okrutnie, że aż wstyd, ale chodzi mi o kwintesencję. Otóż Bohdan Korzeniewski w czasie wojny, w początku Auschwitzu, trafił do Auschwitzu. Zresztą potem został zwolniony, podobnie jak Bartoszewski, wskutek łapówki jakiejś tam
protekcji. Ale a sam na Auschwitzu miał szczęście, że trafił do komanda ogrodników. Komando ogrodników z kolei miało w obowiązku zadbanie o ogród i posesję komendanta obozu, czyli Hessa. I tak znaleźli się pewnego dnia to komando ogrodników przed willą Hessa, która zresztą nadal istnieje, można ją zawsze zobaczyć. I posłuchajcie Państwo, co się dzieje. Jest to komando, kapo na czele. Nagle drzwi willi, znaczy willi Hessa, rozchyliły się szeroko, jakby ktoś je otworzył mocnym pchnięciem. Habacht zapiał kapu. Habacht znaczy baczność. Wbiliśmy oczy w drzwi. W drzwiach nie ukazał się jednak pan komendant Hess. Wyszedł z nich mały, może 5-letni chłopiec w krótkich tyrolskich spodenkach z błyskawicami SS na czarnym kołnierzu. Nie nosił jednak czapki ze srebrną trupią główką, był z gołą głową. Malec miał skronie wystrzyżone niemal do skóry, a na głowie krótką szczotkę włosów. W ręku niósł krótki karabinek Mauser, fabrykowany chyba specjalnie dla dzieci dygnitarzy. Ustawił się przy wejściu wyprostowany, na rozstawionych szeroko nogach, z karabinem przy prawej stopie odchylonym na długość ramienia, po czym zaczął przerabiać główne ćwiczenia muszty, tupiąc nogami, uderzając kolbą o beton ganku. Eins, zwei, drei, powtarza sobie wysokim, dziecinnym głosikiem ze skupioną uwagą. Poruszał się bardzo sprawnie. Nasz kapo zachrypiał nagle. Achtung, Mütze ab! Wlepiliśmy znowu oczy w otwarte drzwi, sprężystym krokiem, błyskając wyczyszczonymi butami, wyszedł z domu chłopiec, 8- czy 9-letni. Ubrany był w pełny mundur SS-mana z dystynkcjami podoficera. Przy boku miał kordzik zawieszony na rapciach, w ręku trzymał trzcinkę stanowiącą niemal atrybut obozowego oficera. Wyskoczył na taras, unosząc ją wysoko w górze i wrzeszcząc wysokim, łamiącym się głosem. Wtłoczył niesioną czapkę na głowę malca i osadził ją mocniej uderzeniem trzcinki w głowę. Habacht! Pisnął czerwony z gniewu. Młodszy chłopak nie podniósł nawet ręki do bolesnego miejsca. Widocznie wydarzyło mu się to nie po raz pierwszy. Wyprężył się na baczność. Starszy wciąż tą samą kapralską popędliwością uszył go chwytu przy komendzie prezentuj broń. Trzcinkę włożył pod pachę i bez względu na sprawność przy wykonywaniu ćwiczeń wymierzał swemu podkomendnemu bezlitosne policzki. Małemu głowa latała na wszystkie strony. Łzy ciekły po obitej twarzy, ale nie wydał siebie skargi. Przeciwnie, w oczach miał jakby dumę z udziału w tak trudnej zabawie. Pan komendant ukazał się w drzwiach całkiem niespodziewanie. Odwrócony tyłem poprawiał na pasie kaburę ciężkiego pistoletu. Nasz kapo doszedł go pierwszy. Habacht! Zachrypiał. Ten wrzask wytrącił starszego chłopca z pedagogicznego zapału. Odskoczył od brata, stanął w rozkroku z lewą ręką spartą na biodrze, a prawą uniesioną do góry. Trzcinką nakazał bratu uwagę i ustawił go w pozycji prezentuj broń. Wtedy podszedł do ojca na sztywnych nogach, zasalutował, zwarł z trzaskiem buty i naśladując przyjęte szczekanie, wyrzucił z siebie słowa meldunku. Pan komendant Hess przyjął raport w postawie na baczność. Podniósł nawet dłoń do daszka czapki. Wolno wydać rozkaz spoczni. Wybuchał raz po raz szczęśliwym śmiechem
poklepał starszego synka po obu policzkach, podniósł młodszego do góry, wycałował czerwoną od uderzeń, lśniącą od łez, ale promieniącą z dumy twarzyczkę. Wreszcie popchnął ich lekko do drzwi. Idźcie do muti, do mateczki, na mnie już czas. Muszę powiedzieć, że na mnie zrobiło to niesamowite wrażenie. Ale jest to też to, że dotyczy to akurat dzieci Hessa, ale to znaczy, że było coś w tej atmosferze, było coś w tym wychowaniu. Coś, co znajduje potwierdzenie w książce Jak wychować nazistę Zimmera. Ja nie wspominałem, cały czas mówię o chłopcach, a nie wspominam nic o dziewczętach. Chyba poszedłem tutaj tropem samego Hitlera, który w Mein Kampf, podobno, ja tego nie sprawdziłem, ale jak twierdzą historycy, 30 stron poświęcił wychowaniu młodzieńca, żołnierza, a 7 zaledwie wierszy w wychowaniu edukacji dziewcząt. Ale dziewczyny, podobnie jak chłopcy, należały do Bundeswehr, do Związku Dziewcząt Niemieckich. Z kolei u nich głównym celem, przepraszam bardzo, naprawdę nie miałem zamiaru robić żadnych aluzji do niczego. To, co cytuję, jest to czymś, co już pojawiło się w literaturze dużo, dużo wcześniej. Dziewczyny wdrażano do cnótni wiejskich. Miały praktyczne kursy robienia zakupów, oceny żywności, prowadzenia zapisków w kuchni, prac ręcznych w domu i w ogrodzie i kursy higieny i opieki nad noworodkiem. Bo rzeczą najważniejszą było dać żołnierzy Führerowi. Gregor Zimmer, na którego się powołałem przedtem, wysłuchał na obozie, jednym z obozów, gdzie były dziewczyny, ich ulubionej pieśni. Zacytuję ją. Tytuł pieśni: Wielu musi paść. Cytuję. Wielu musi paść i lec w grobie, zanim nasz cel zostanie osiągnięty i wzniesione zostaną zwycięsko nasze sztandary. Nauczcie się, że szczęście i rozkosz można zdobyć tylko wtedy, jeżeli się krwawi i umiera. Koniec cytatu. Romantyzm. Zguby. To był ten nurt, powiedziałbym, organizacyjny. Ten drugi nurt to edukacja. Tutaj muszę powiedzieć, że polecam Państwu, jeżeli się tym interesujecie, ukazała się w Polsce znakomita książka doktora Tomasza Butkiewicza, wydana przez IPN w Szczecinie, o systemie edukacji młodzieży niemieckiej. I ciekawa rzecz jest, dlaczego ona jest dla mnie o tyle ważna, że on, pan doktor Butkiewicz, dotarł do wielu absolwentów tych szkół i pod warunkiem, że nie ujawni ich nazwisk, spisał różne ich zeznania, różne ich opowieści o tym, co pamiętają. Czy i na ile pamięć ich jest dokładna? Chyba jednak tak, ponieważ mamy na to pewne dowody i tu spróbuję dać kilka tylko przykładów. Nie, jednak muszę zacząć od pewnej deklaracji, jaką złożył minister edukacji. Minister edukacji zapowiedział wtedy, kiedy tworzył nowy program,
Nowa kultura jest zunifikowana i zintegrowana w spójną całość nie przez fałszywe interpretacje cywilizacji, ale przez wspólną wiarę. Wiarę narodu we własną potęgę swojego Führera. To napisał pan minister Rust. Zresztą, powołując się również na Führera, dodał w innym miejscu: kto chce żyć, ten musi walczyć. A kto nie chce walczyć w tym otaczającym świecie, w tym konfrontacja jest ciągłą walką, ten nie zasługuje na życie. Dlaczego od tego zacząłem? Dlatego, że w jakimś sensie to, co potem zobaczymy, koncepcji nauczania, że to wszystko jest podporządkowane temu, żeby wychować żołnierza. Żeby wychować człowieka o poglądzie, który totalitarnym, z uznaniem, że Niemcy są wyjątkowi. Dlatego na przykład na biologii, to o czym słyszeliśmy przed chwilą, powołano się głównie na darwinizm i na naturalną selekcję słabszych osobników w każdym gatunku. Na geografii wprowadzano pojęcie stron rodzinnych. Jest to rzecz, która się stale powtarza. A więc pamiętaj o tym, że Niemcy są w Alzacji i Lotaryngii, w Sudetach, w Czechosłowacji, że są w Polsce. Zostali w Polsce po traktacie wersalskim, są w Siedmiogrodzie, są w wielu innych miejscach i że to są strony nasze rodzinne i nie jest tu koncepcja repatriowania ich. Nie, to jest kwestia rozszerzenia władztwa na te tereny, żeby znów objąć ich, tych Niemców ze stron rodzinnych. Na historii mamy gry planszowe, które za chwilę powiemy, o czym były, ale w którym się głównie mówi o wstydzie, zresztą skąd nie mogę to zrozumieć, traktatu wersalskiego, o przywołanie tego, że Zakon Krzyżacki na wschodzie wnosił cywilizację, uznanie prawa Fryderyka do rozbioru Polski w interesie Europy i w związku z tym prawo do poszerzenia przestrzeni życiowej, tak zwanego Lebensraumu. Jak to pamiętają ci absolwenci, to chcę właśnie powiedzieć państwu. Jeden z nich mówi, poprzez gry planszowe ustawiano i korygowano poszczególne batalie. Układano konstelacje bojowe w szyku konfrontacji zbrojnej w ofensywie i odwrocie z wyszczególnieniem pozycji wroga. Należało tak przesuwać pozycje bojowe zgrupowania, żeby wyeliminować przeciwnika. Gry nie służyły tylko nauce, ale w szczególności pobudzały instynkt militarnego myślenia konfrontacji z wrogiem. W ten sposób konstruowano mentalność wojenną przyszłego żołnierza politycznego. Inny absolwent. Przykładowe zadania grawitacji, ja za chwileczkę dam państwu konkretne te zadania, bo one są same w sobie ciekawe. Przykładowe zadania dotyczyły obliczania pola grawitacji czy drogi przemieszczania się pocisku z miejsca na miejsce, wysokości samolotu do zrzutu transportowanych ładunków. Wszystkie te obliczenia pobudzały wyobraźnię młodych chłopców marzących o wojnie. No dobrze, nie będę już innych ich zeznań absolwentów cytował, natomiast pozwolę sobie teraz tylko zacytować trzy zadania. Zadanie z geometrii.
Cytuję. Pilot obserwuje z góry teren wroga, na którym rozmieszczone są cztery strategiczne punkty. A oznacza skrzyżowanie dróg, B linię kolejową, C most, D dworzec kolejowy. Po środku rozmieszczonych punktów znajduje się pozycja wroga P. Zastosuj odpowiedni wzór matematyczny oraz utwórz szkic trójkąta z zaznaczeniem punktów A, B, C, D i P i przedzierający je linie na siatce kartograficznej. Efekt. Punkty A i P w linii prostej wytworzą geometryczne miejsce na mapie przechodzące przez punkt P, czyli przez punkt, który należy ostrzelać. Zadanie matematyczne. Niektóre semickie rysy dziedziczne będą przekazywane potomkom. A. W jakim procencie pojawią się zewnętrzne cechy u mieszkańców żydowskich, którzy mieli dziadków tego samego pochodzenia? B. Jakie zaistnieje prawdopodobieństwo uzewnętrznienia tych cech u dzieci, jeśli dojdzie do koligacji z Aryjczykiem? C. Jakie prawdopodobieństwo wystąpienia tych cech genetycznych wystąpi u wnuków? D. Udowodnij na przykładzie, jakie ma zastosowanie do szóstej generacji wstecz w znaczeniu czystości krwi. E. Oraz dla kolejnych pokoleń. F. Które pokolenie ma tylko 2% dziedziczonych cech żydowskich? To jest zadanie z matematyki. No to jeszcze... No nie, już nie mogę sobie pozwolić na to. Dobrze. Krótko mówiąc, jeżeli mam podsumować w istotę, w dwóch zdaniach istotę tego drugiego obszaru, to widzimy tutaj, że mamy tutaj podstawą, jest wspólnota oparta na metafizyce krwi, na szczególnym posłannictwie, zresztą tam jest też mowa o tym, że Niemcy są fundamentem genetycznym, na wspólnych krzywdach, poczuć wspólne krzywdy, czego najbardziej dobitnym przykładem jest Wersal, na prawie do rozszerzenia Lebesraumu. Dwa, na znaczeniu roli przywódcy, wierność, potrzeba i obowiązek ofiary, duma narodowa. I chyba nieprzypadkowo powtórzę, dlatego to tak działało i dlatego tak długo Niemcy trwały w oporze, mimo ewidentnej przegranej. Przechodzę do trzeciego obszaru. Ten trzeci obszar to jest obszar, w którym czuję się szczególnie, nie powiem odpowiedzialnym, ale predestynowany, żeby o nim mówić, ponieważ jest to obszar, z którym ja jestem związany, a więc media. W jakim stopniu media mogą wytwarzać zło, jak wpływają na wytwarzanie zła. Pozwólcie Państwo, że zacznę od jakiegoś małej reminiscencji. W 1967 roku, tu większość z Państwa są młodzi ludzie, ale ci, którzy są nieco starsi, może pamiętają, że w PRL-u istniało takie towarzystwo, tak zwane TWP, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. I ono organizowało rzeczywiście referaty, spotkania w wielu powiatach. To była jakaś kawałek roboty oświatowej niezłej. W 1967 roku tak się złożyło, że ja i mój przyjaciel już nieżyjący, Andrzej Krzysztof Wróblewski, zostaliśmy zakontraktowani przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, żeby mieć tam 8 czy 10 spotkań w powiatach, w domach kultury powiatowych. Przypadło to na maj i na czerwiec 1967 roku. I pamiętam bardzo dokładnie, kilka z nich przypadły na ten czas, kiedy była wojna sześciodniowa. I wierzcie mi,
reakcja ludzi, mogę pamiętam dokładnie, w jakich powiatach to było, była wręcz entuzjastyczna na rzecz Izraela. Nie dlatego sądzę, że powodowała nimi szczególna miłość do Żydów. Sądzę, że za tym się kryła prosta sprawa rzecz. Prosta rzecz jest. Arabowie, Egipcjanie byli inspirowani, popierani, kierowani, instruowani, szkoleni przez Rosjan, przez Związek Sowiecki. Wobec tego Armia Izraelska miała głównego sprzymierzeńca Amerykę. I to się tak układało w recepcji ludzi. I stąd tak sobie tłumaczę ten entuzjazm. Nawet na tyle, że wierzcie mi, dwukrotnie zdarzyło mi się, że kiedy jak słyszałem taki nadmierny entuzjazm, to nawet pamiętam dokładnie, że powiedziałem, proszę pana, a niezależnie od tego, że pan wyraża radość, czy pomyślał pan, ile tam ludzi zginęło? Że takiej refleksji jakoś wtedy nie było, ale nie ważne. Prawie był to okres, wróciliśmy z tego wyjazdu niesłychanie podnieceni właśnie tym swoistym entuzjazmem. Wystarczyło kilka miesięcy, a potem kilka miesięcy roku 68, żeby się to całkowicie odmieniło. I ci państwo, którzy widzieli na przykład monolog Krystyny Jandy w Teatrze Polonia, oparty na pamiętnikach, na pamiętniku osoby, która została zmuszona do emigracji w marcu 68, wiedzą o tym, że były to bardzo przykre doznania nie tylko od władz, ale również od sąsiadów, również od otoczenia. A więc można, jeżeli się ma do dyspozycji wielki aparat propagandowy, można w krótkim czasie zmienić myślenie ludzi, nastawienie ludzi. I nie będę ukrywał, że w związku z tym szukałem tych, nie będę opowiadał o wszystkich próbach, ponieważ szukałem tego potwierdzenia, jak to się działo podczas amoku w Indonezji, kiedy wyżynano Chińczyków, podczas akcji w Chinach ruchu Hun Wejbinów, podczas ruchu w Kambodży. Oparłem się tutaj, wyciągnę dla was tylko jedną rzecz, może dlatego, że ona jest zwarta i dlatego, że jest mi łatwiej do tego dotrzeć. To są, co się stało w Ruandzie? Co się stało w Ruandzie, jak nastąpiło, jaki miał wpływ na to, jaka miała wpływ na to propaganda? Muszę tu powiedzieć, że korzystam tutaj zarówno z pamiętników niektórych ocalonych, między innymi taki jeden pamiętnik ukazał się w Polsce, reportaże również polskich reportażystów, ale dwie pani dr Anna Pomiankowska, Wronka z Łodzi, pani dr Aleksandra Spychalska z Wrocławia, przygotowały pewne materiały zbiorowe, zbiorcze, z których wyciągam materiały, którymi się będę posługiwał również wtedy, kiedy wam o tym powiem. A więc w Ruandzie wszyscy są zgodni, ci, którzy to widzieli, że decydującą rolę w urobieniu ludzi miały dwa media propagandowe. Dwa media. Jedno to było RTLM, czyli Radio Tysiąca Wzgórz, a drugie to by taki bardzo wpływała gazeta Kangura, co oznacza więc w jednym z języków miejscowych pobudka. Były dowódca wojsk pokojowych, sił pokojowych ONZ w Ruandzie. Romeo Dallaire, Kanadyjczyk, napisał książkę o tym, jak to wtedy było. I on mówi, że wtedy niewielu miało w ogóle w tym w Ruandzie telewizor, ale
ale radio było powszechne. Ludzie mieli małe radyjka i radio miało ogromny wpływ na psychę ludzi. Bo radio było najważniejszym nośnikiem propagandy. Cytuję go. W Rwandzie radio było niemal jak głos Boży. Jeśli radio nawoływało do przemocy, wielu Rwandyjczyków odpowiadało, wierząc, że są oni zobowiązani robić to, co im nakazano. Przy czym serca słuchaczy podbiło, to radio podbiło dzięki swobodnemu stylowi podawania informacji, prostemu językowi. To była taka trójka z dobrego okresu nasza. A więc taka interaktywna, gdzie stale były głosy ludzi, odpowiedzi, piosenki. Między innymi serce słuchaczy podbiło dzięki swobodnemu stylowi podawania informacji, prostemu językowi. Radio miało charakter interaktywny. Słuchacze mogli się na żywo wypowiedzieć na antenie. Dużą część ramówki wypełniała muzyka. Anglojęzyczne, zachodnie hity, jak i przeboje lokalne. Tam był taki miejscowy bard ekstremistów, Simon Bikindi. To był taki rwandyjski Michael Jackson. I on miał też bardzo duży wpływ na przynajmniej tak oni oceniają. Celem zabiegów medialnych było indoktrynowanie i wpajanie Hutu nienawiści do plemienia Tutsi. A więc demonizowano Tutsi i dehumanizowano ich. Wszyscy potwierdzają to, więc ja to też to przeczytam, że furorę robił tekst, który się ukazał w tym czasopiśmie Kangura pod tytułem Karaluch nie urodzi motyla. Cytuję. Rozpocznijmy od potwierdzenia, że karaluch nie urodzi motyla. Karaluch urodzi innego karalucha. Historia Rwandy jasno pokazuje, że Tutsi zawsze byli tacy sami, nigdy się nie zmienili. Dzisiejsze niewyobrażalne zbrodnie karaluchów przypominają te popełnione przez ich przodków zabijanie, rabowanie, gwałcenie dziewczynek i kobiet i tym podobne. Zresztą w związku z tym, w tymże piśmie, a potem było to propagowane w Radiu Tysiąca Wzgórz, propagowano taki dekalog, co powinien pamiętać, o czym powinien pamiętać Hutu. Hutu, nie wolno mu się żenić z Tutsi, nie wolno mieć konkubiny, nie wolno mu mieć utrzymanki, nie wolno mu słuchać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Coś takiego, co od razu wprowadzał w nastrój. Teraz posłuchajcie Państwo właśnie w tej książce, jaką ukazała się w Polsce Ocalony, ten ocalony jest pan Rurangwa, rewirał Rurangwa, podaje taką jedną typową audycję. Mam już niewiele czasu, to będę się śpieszył bardzo. Zapis z typowej audycji w zwykły dzień. Dzień dobry wam wszystkim. Jak przedstawia się sytuacja dziś rano? Coś tam jeszcze zostało? Czy dzień będzie udany? Czy pozostał jeszcze jakiś Tutsi do zarżnięcia? Słyszy się w radiu głos jednego ze słuchaczy, a jest to głos dziecka. Dzień dobry, jestem chłopcem, mam 8 lat. Czy jestem wystarczająco duży, żeby zabić Tutsi? Odpowiedź prowadzącego. Ależ głuptasku, każdy to może zrobić. Nie widziałeś? Proszę Państwa, zmierzam prawie do końca i chciałem tylko tyle powiedzieć, że jeżeli mogę znów podsumować w dwóch zdaniach, w dwóch słowach ten trzeci obszar, to tu widzimy niebezpieczeństwo komasowania dominujących elementów propagandy w jednych rękach i używanie, posługiwanie się
przez te środki propagandy, bazowanie tych środków propagandy na uprzedzeniach, na odczłowieczeniu tych, którzy mają być karaluchami dla odbiorcy. W istocie rzeczy prawie mógłbym powiedzieć, że wyczerpałem te moje trzy obszary. Proszę Państwa, wiecie zapewne, że w dawnym Senacie Rzymskim Katon Starszy cokolwiek, o czymkolwiek mówił, czy to były sprawy bieżące, czy drobnostki, czy ważne, czy nieważne, kończył zawsze ceterum censeo, Kartaginem delenda messe. A jednak uważam, że Kartagina powinna zostać zburzona. Pozwólcie i mnie, chociaż wiem, że już przekroczyłem limit czasowy, na ten dodatkowe ceterum censeo. Chciałbym powiedzieć o dwóch sprawach. Rozglądam się po sali, bo patrzę, ile jest takich jak ja. Mówię o okresie przed pandemią. Okresie sprzed pandemii, którzy przeżywali śmierć najbliższych. Matki, żony, jak mnie się przydarzyło, ojca, czasem dziecka. Jest to rzecz, ci, którzy coś takiego przeżyli, a są na sali, wiedzą, że zawsze, chociaż zdajemy sobie sprawę racjonalnie, że była to choroba, były to nieuniknione, były takie przyczyny, inne przyczyny, a jednak siedzi w nas taka straszna trauma, poczucie winy, czegośmy nie zrobili. Co się stało? Dlaczego? Ta żałoba wywołuje w nas poczucie winy. Czegośmy nie dopilnowali. Mogliśmy coś zrobić innego. To jest naturalne. Moi Państwo, codziennie umiera 250 ludzi. Czy jest w nas taka żałoba? Czy jest w społeczeństwie naszym taka żałoba? Czy jest w nas to poczucie tego, poczucie może niesłuszne, ale my się, może jesteśmy gdzieś winni, może są winni ci, którzy odpowiadają za sanepid, za coś innego, za porządki, za maseczki, za wszystko inne. Każdy z nas, wydaje mi się, że to jest rzecz taka, której nie powinniśmy odpuszczać. Powinniśmy sobie mówić, jest może wstydem dla nas, że w nas nie ma tej żałoby. A druga sprawa, o której wszyscy wiecie, ale zacznę od albo czegoś innego. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy 2000 lat temu to był, można powiedzieć, okres legendy pokojowej Oktawiana Augusta jeszcze w Rzymie. Ale jesteśmy 1700 lat temu, 1800 lat temu, 1700 lat temu. Jesteśmy na Forum Romanum, spotykamy ludzi. Są tam głosy, tak jest, napierają gdzieś tam. Hunowie, tacy gotowie, Galowie, Frankowie i tak dalej, tak, Dakowie i tak dalej, i tak dalej. Ale jesteśmy spokojni. W końcu mamy silną armię, damy sobie radę. Ale 100 lat później Alaryk zburzy Rzym, a przynajmniej go splątuje. I w jakim sensie te myśli nachodzą mnie wtedy, kiedy
widzę to, co mamy dzisiaj. Mieszkamy w spokojnej Europie, w której nieźle się żyje. I w istocie rzeczy chcielibyśmy ją taką zachować dla siebie, dla naszych dzieci. Ale wówczas migracje trwały 200 lat, 300 lat, zmieniły krajobraz Europy. Teraz może to nastąpić szybciej. Póki co, czy jesteśmy w stanie pomyśleć o tym, żeby troszeczkę przeciwdziałać gwałtownym naciskom na granice Europy? Bo jeżeli one będą stopniowe, to chyba można będzie się do tego przyzwyczaić. Jeżeli będą gwałtowne, to już jest nieszczęście. I w związku z tym powstaje pytanie, jak my? Muszę powiedzieć, że niezależnie od wszystkiego, niezależnie od tego, że nie chcielibyśmy za nadto sobie pogorszyć sytuację, a przecież ta sytuacja Europy to była sytuacja w końcu kosztem wielu kolonii i Portugalii, i w Hiszpanii, i we Francji, i w Anglii, i w Belgii, i w Holandii. A szczerze mówiąc, jeżeli ktoś czytał dokładnie Daniela de Beauvoir, to i w jakimś sensie Ukraina też była elementem kolonizacji u nas na przykład. No ale to jest inny temat. Niemniej faktem jest, że póki co próbujemy, staramy się chronić te granice, ale jednocześnie, i to jest ta historia, o której mówimy, jesteśmy świadkami katastrofy, mówimy, humanitarnej. I tak się zastanawiam na tym. Katastrofa humanitarna to może jest dla nich, dla tych, którzy zamarzają w lesie białowieskim. Dla nas jest to katastrofa moralna. To jest łatwo powiedzieć katastrofa humanitarna. I niestety nie mogę nie zakończyć może smutną obserwacją, jaką poczynił słynny historyk, zresztą świetny pisarz Ian Kershaw, który powiedział, w odniesieniu oczywiście do czegoś, co było dawniej, że drogę do Auschwitz wybudowano z nienawiści, a wywołowano obojętnością. I nie będę ukrywał, pomyślałem o tej drodze z nienawiści, kiedy usłyszałem, jak wybito szyby i wypuszczono powietrze z opon z medyków, którzy musieli zakończyć wcześniej swoją akcję na terenie przygranicznym. Ale moi drodzy, mam również chyba coś optymistycznego do powiedzenia. Ostatnio co najmniej z kilkunastoma osobami rozmawiałem, które były zarówno w strefie bezpośrednio granicznej, w tej już, gdzie obowiązuje stan wyjątkowy, jak i przy sąsiedniej. I mówią mi, że jest jakaś zmiana w stosunku ludności miejscowej na korzyść. Oby tak było. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wspaniały wykład i teraz jest czas na komentarze, pytania. Bardzo proszę, kto by chciał zabrać głos.
Proszę bardzo. Ja tylko chciałam jeszcze dodać jedną optymistyczną informację, którą właśnie otrzymałam z Kalisza. Oczywiście pan Marian Turski jest moim największym autorytetem moralnym, o czym doskonale wie. Cieszę się, zgadzam się z każdym słowem, które powiedział. Przedstawię się Jolanta Turel. Jestem absolwentką Wideoteatrze, także profesora Bogdana Korzeniowskiego, to był mój profesor. Natomiast Marian, tą najważniejszą wiadomość z Kalisza, Kaliszanie do mnie dzwonili i organizują w tej chwili siebie, twierdząc, że ta akcja, która była, była z prowokacją międzynarodową, ale najważniejsze, że te dokumenty, które ponoć zostały spalone, oryginały, wszystkie są bardzo dokładnie zachowane. Także zostały spalone falsyfikaty. A to, co dla nas najważniejsze, jest zachowane. I wkrótce usłyszymy od mieszkańców pierwszego miasta państwa w Polsce, Kalisza, najstarszego miasta w Polsce, państwa w Polsce, że są przeciwko antysemityzmowi i są za zgodą i chcą to zademonstrować. I ze wszystkim, co powiedziałeś, się zgadzam i gratuluję. I dziękuję. Ja pozwolę sobie zadać jedno pytanie. Jak pan ocenia wzrost popularności takich organizacji jak AfD w Niemczech, ta pani Le Pen we Francji czy Salvini we Włoszech? Czy rzeczywiście jest taki powrót do faszyzmu czy neofaszyzmu w całej Europie? Czy chciał pan, żeby odpowiedzieć tego, że pytanie? Czy... Tak, raczej tak. Tak. Ja myślę, że to jest... Przepraszam. Teraz? Dziękuję. Ja myślę, że w jakimś sensie... Trochę bliżej. My, Europejczycy, mamy pewne doświadczenie. Doświadczenie okresu międzywojennego. Proszę zauważyć, że w okresie międzywojennym w naszej części Europy poza Czechosłowacją, jedyną Czechosłowacją, mieliśmy wszędzie rządy mniej lub bardziej autorytarne. Od bałtyckich, poprzez polskie, poprzez Węgry, Rumunię, do Bałkanów. A potem, jeśli pan spojrzy na zachód, to wtedy mieliśmy już Włochy, I Niemcy faszystowskie, hitlerowskie. Mieliśmy potem Hiszpanię Franco, w Portugalii Salazara. A więc nie jest to zjawisko całkowicie nowe. W istocie rzeczy odpowiedź na to pytanie jest wynika troszeczkę z bezradności ludzi. Często bezradność ludzi, szukanie wtedy, kiedy jest bezradność, kiedy jest nie ma widoków. Muszę powiedzieć, że epidemia może się do tego przyczynić. Każda zaraza w Europie przyczynia się do czegoś takiego. Ludzie szukają wtedy kogoś, komu można powierzyć, komu można zaufać, komu można powierzyć z tych rządów. Jeżeli on jeszcze potrafi umiejętnie wkupić się w łaski i w zaufanie, to wtedy jest to rzeczywiście możliwe. Jest to bardzo możliwe. Ja zresztą mówię, muszę powiedzieć, że nie umiem powiedzieć, czy demokracja
nasza tercja liberalna wygra. Pamiętajmy o tym, mówimy o Europie, ale jeszcze mamy poza tym wiele krajów pozaeuropejskich rządzonych mniej lub bardziej, lub więcej lub bardziej dość autokratycznie. Czy i w jakim stopniu to wynika z bezradności ludzi, z tego, że nie dają sobie sami rady, że dlatego łatwo zgadzają się z zasadami populistycznymi, że są również często pokrzywdzeni, że mają poczucie osobistej krzywdy. Jak na przykład duża część elektoratu Trumpa. Więc nie umiem powiedzieć, jaki będzie wynik, ale mogę zrozumieć, z czego to się rodzi. Czy pan? Dzień dobry, dobry wieczór. Ja mam takie pytanie, przepraszam najmocniej, że w taki sposób. Czytam tą kartkę i tu bierzemy, skąd się bierze zło. Ja jestem wyznania Mojżeszowego. My w Starym Testamencie mieliśmy zło. Zło. Ja się ja pana w ogóle nie słyszę. Proszę, jeszcze raz. Włączony mikrofon. Włączony, tak. Słychać? Teraz tak. Tak. Ja jestem wyznania Mojżeszowego. Myśmy w Starym Testamencie mieli do czynienia ze złem. Złe, które było kontrolowane przez Pana Boga. W Nowym Testamencie mamy do czynienia ze złem, któremu się Pan Bóg przeciwstawia. Moje pytanie, czy zło, które się bierze w człowieku, pochodzi z elementów religijnych lub nie? Czy to zło jest genonem człowieka? Jaki wpływ nasza natura ma na zło? Czy my jesteśmy w stanie to zło w sobie zniszczyć? Już od mojego dziecka, które często pokazuje elementy zła. Moje pytanie, czy ludzkość, Pana zdaniem, jest w stanie dojść do takiego mechanizmu, który wyeliminuje zło w takim życiu społecznym? Jakie są przyczyny obecnego zła i czy ludzkość jest w stanie temu złu się przeciwstawić? Proszę pana, nie wiem, ale mogę panu powiedzieć taką rzecz, opowiedzieć o takiej historii. Kiedy byłem w 65 roku w Stanach Zjednoczonych, i kiedy tam stykałem się w jakimś sensie brałem udział w tym ruchu praw obywatelskich, to raczej biegli. To ludzie tam na miejscu pytali mnie, wiedzieli, jak dowiedzieli się, że ja byłem w Auschwitzu, jak sądzisz, czy to się może u nas powtórzyć? I wtedy ja jej mówiłem, tak, tak. Dlaczego? Dlatego, że kto jest największym rasistą na południu? Właściciel plantacji? Nie. On tak może być, może nie być. On jest. Największym podporą rasizmu jest zwykły człowiek. Dlaczego? Dlatego, że on, jemu rzeczywiście zrównanie praw z ludnością, dzisiaj powiem o afroamerykańską, wtedy mówiliśmy murzyńską,
jemu grozi obniżeniem jego standardu życiowego, jego pozycji społecznej. Jego największą bogactwem jest jego skóra. Jeżeli jego biała skóra przestaje mu dawać te przewagi, on na to traci, dzieci jego tracą, dlatego on najbardziej będzie się temu przeciwstawiał. Powiadam, a jak jest wyjście? Zadawałem mi tak pytanie w rozmowie. Mówię, nie umiem wam powiedzieć, chyba jedyne wyjście to jest pilnujcie porządku prawnego, pilnujcie tego, co nazywacie demokracją. I w jakim sensie ta sprawa się potwierdziła 6 stycznia. Ja pamiętam dramatyczne przemówienie, wielu z Państwa może słuchało tego, Arnolda Schwarzeneggera w Kalifornii, który przemawiał i mówił, słuchajcie, powiem wam coś po raz pierwszy, czego nikt nie mówiłem. Mój ojciec przychodził do domu często pijany, często molestował mamę, często bił mamę, często awanturował się. On miał w sobie poczucie kłamstwa, poczucie tego, że żył w kłamstwie, poczucie tego, co oni zrobili. Tego nigdy nikomu nie mówiłem, więc dlatego, jeżeli chcecie tego uniknąć, nie pozwólcie. Dzisiaj wystąpcie przeciwko tym, którzy chcą maszerować na Kapitol. Jak widać, tym razem się udało. Czy zawsze się uda? To zależy od Pana, ode mnie, od Niego. Jak zrobimy, to się nie uda. Jak nie zrobimy, będziemy siedzieli, to się uda. Ja chciałbym dodać smutne zakończenie do pana puenty wykładu. Mianowicie do dzisiaj rządzący w Polsce nie potępili tego bestialskiego zachowania wobec lekarzy na granicy. Jeszcze jedno zdanie tylko. Moja hipoteza tego zachowania rządzących jest taka, że oni po prostu odczuwają schadenfreude. Dziękuję bardzo. Rządzący odczuwają schadenfreude. Wie pan, nie mogę odpowiedzieć, nie mam pojęcia. Natomiast szczerze mówiąc, w normalnym państwie to jest obowiązek miejscowych władz. Czy w każdej sprawie musi od razu opowiadać? Nie chciałbym przesadzać. Po prostu, jeżeli by normalnie by działały miejscowe prokuratury, miejscowa policja, miejscowi śledczy, i jeżeli się przejęli tym, ale jest też ważne, tu ma pan rację, czy i w jakim stopniu ktoś się czuje osobiście dotknięty tym, że wybito szyby medykom. To jest też. Chodzi o to, żebyśmy każdy z nas poczuł się osobiście tym, tak jakby to jemu to wrządzono. Jeżeli wytworzymy taką atmosferę, to się nam powiecie. Jeżeli nie, to nie. Dzień dobry. Kacper Godzie, student pierwszego roku europeistyki. Chciałem się zapytać, pociągnąć ten wątek problemu na granicy, ponieważ problem nie ustaje i prawdopodobnie będzie trwał jeszcze bardzo długo, a tymczasem media w wielu momentach próbują budować taką pozorną alternatywę
do jakiego podejścia do tego kryzysu? Albo można być, zdaniem niektórych, nieobojętnym na krzywdę ludzi na granicy i pozornie jest to wiązane z postulatem wpuszczania wszystkich, albo druga pozorna alternatywa, jakaś taka niechęć połączona ze straszną dehumanizacją tych ludzi i utrzymaniem wszystkich bez pomocy na granicy. Jako że ja, jak również pewnie większość ludzi na tej sali, traktujemy pana jako pewien autorytet moralny, chciałem się zapytać, jak powinniśmy myśleć, jak powinniśmy mówić o tym kryzysie, o tych ludziach, jak połączyć taki pragmatyzm niemożności przecież pomocy wszystkim, niemożności wpuszczenia takiej ilości ludzi z taką empatią, z chęcią pomocy i jednoczesnym brakiem takiej możliwości. Dziękuję. Panie Ando, czy pozwoli pani, że zacytuję panią? Pani Anna kilka dni temu mówiła o tym w telewizji, więc ja mogę powtórzyć to. Pani Anna opowiadała zwierzenia Nowaka Jeziorańskiego. W czasie okupacji przewoził on ważne materiały jako emisariusz. Siedział w pociągu. Naprzeciw była dziewczyna o semickim wyglądzie i miała gdzieś wysiąść i widać było, że się obawiała, że tam ktoś ją zgarnie. Poprosiła go, czy mógłby ją wyprowadzić z pociągu. I Nowak Jeziorański stanął przed wielkim dylematem. Znaczy, chyba miał, znaczy nie tyle dylemat, co stracha. Miał przy sobie absolutnie EMAST, obowiązkowe dokumenty, które miał przekazać potajemnie do Warszawy. I naraził się dla jednej dziewczyny, być może narażając przez to dużo, dużo więcej. Konflikt interesów. Moi drodzy, są takie sytuacje, kiedy mamy, wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, co jest wielkim interesem Europy, narodowym, plemiennym, ale jest zarazem coś takiego, coś nazwa duchem ludzkim. Więc dlatego oczywiście to są wtedy konflikty, to są kwestie priorytetu. Być może czasami kierujemy się wtedy duchami z punktu widzenia racjonalnego, nieuzasadnionymi. Ale na to nie ma odpowiedzi. Każdy z nas popełni, wybierze, jak to mówią młodzi, inną opcję. Zrobi, uzna, że to jest priorytet dla niego, a nie to. Można? Monika Płatek, Wydział Prawa i Administracji. Dziękując za wspaniały wykład, chciałabym krótko dwa wątki. Kiedy tu siedzę, to zastanawiam się, czy byśmy tu siedzieli, gdyby nie ten wkład, który wnieśli przez dziesięciolecia Polacy, w tym również mój brat, którzy z tego kraju wyjechali
nie lubili komunizmu, to prawda, ale jechali po lepsze życie. Co by się stało, gdyby na granicy niemieckiej, austriackiej, w obozie przejściowym Traiskirchen nie dopuścili ich, mówiąc 38 milionów Polaków, zaraz wszyscy tu przyjdą. Gdyby dla tej garstki około 2-milionowej postawili na granicy odpowiednio pewnie 25 milionów, bo mamy teraz 4 tysiące, 5 tysięcy i ze 25 tysięcy młodych chłopców, którzy się zapijają, kiedy łamiąc prawo, prawo polskie, polską konstytucję, konwencję i wiedząc, że łamią prawo, wykorzystując pogodę, skazują ludzi na śmierć. Co by się stało? Do jakiego stopnia to, gdzie dzisiaj jesteśmy i to, co dzisiaj mamy, jest efektem tego, że 2 miliony Polaków wyjechało, przeszło przez obozy, wyjechało za granicę, słało dudki, przyjeżdżało, dzieliło się swoją wiedzą zdobytą za granicą. Myślę sobie, że się nie ma co oglądać na to, że wieje wiatr od prawej strony, tłumaczyć się Francją, Grecją, bo to tu łamane jest prawo. To tu godzimy się na to, żeby i na granicy, i w Kaliszu, i w Poznaniu przestawać widzieć w drugim człowieku człowieka. Czy można pomagać tym ludziom z Afryki i Azji, do których przyszliśmy niezaproszeni, robiąc tam kolonie i grabiąc? Można. Można zadbać o to, żeby kryzys klimatyczny się skończył na przykład, albo zmniejszył. To jest jeden wątek, ale jest i drugi wątek, bo myślę, że w tym pięknym wykładzie, który Pan nam dał i w którym to wybrzmiało, trzeba wyraźnie powiedzieć, to się nie zaczyna gdzieś tam, to się zaczyna tu. Od 2002 roku do 2008 roku obowiązywało tutaj prawo w tym kraju, 122 artykuł A prawa lotniczego, które gdybyśmy wsiedli do samolotu porwanego przez bliżej nieokreślonego terrorystę, to okazywałoby się, że przestajemy być ludźmi, kobietami, mężczyznami, słuchaczami, tylko jesteśmy renegatami, zdrajcami, odszczepieńcami i język, który by nas zdehumanizował i odczłowieczył, pozwoliłby, żeby z nas zrobić środek do celu. W związku z tym język, który pozwalamy sobie używać, który dehumanizuje ludzi nie tylko na granicy, to jest też ta droga, o której Pan mówił. I dodatkowo jeszcze jedna rzecz. Kiedy słuchamy o Rwandzie, kiedy słuchamy o Niemczech, to powstaje takie pytanie, czy oni się naprawdę nie liczą z tym, że za to odpowiedzą? Że to, co robią, jest przestępstwem, że będą odpowiadać, że odbiorą im te wszystkie epolety, emeryturę, pozbawią honoru. Więc myślę sobie, że to poczucie bezkarności, które dzisiaj tutaj nam towarzyszy w łamaniu polskiego prawa, jest też tym elementem, który niestety prowadzi do katastrofy, ma Pan rację, moralnej na granicy. Dziękuję. Jeśli można, też dziękując Panu za wykład. Ja w tym samym duchu, w którym przemówiła Pani profesor Monika Płatek, ale chcę odpowiedzieć Panu, który kilka okrążeń, student, który się pytał, a co zrobić, pomagać, jeżeli wobec tego stoimy w obliczu możliwej nawały, która nas otoczy. Otóż bardzo mądrą myśl przywołał pan redaktor Turski. Dlatego, że powiedział, że problemem jest to, aby nie dać się uwieść atrapie prawa, którą nam się wmawia, tylko wiedzieć, starać się zrozumieć, do czego nas prawo zobowiązuje. Straż Graniczna ma stać tam, gdzie stoi. Ale nie ma prawa robić pushbacków,
nawet jeżeli na te pushbacki zezwala ustawa, którą się nazywa o zawracaniu. Straż Graniczna nie ma prawa opowiadać mieszkańcom terytorium, na którym jest wprowadzony w tej chwili stan wyjątkowy, że za pomoc osobom w potrzebie, pomoc, która się wyraża w tym, że się głodnemu da jeść, spragnionemu da się pić, a temu, kto jest chory, udzieli pomocy takiej, na jaką stać, czy medyka, czy zwykłego człowieka, który coś może zrobić. Otóż nie ma prawa Straż Graniczna mówić, że za to grozi 6 miesięcy w jej pozbawienia wolności, bo to jest nieprawda. Po prostu jest nieprawda. Proszę Państwa, ja po tym wykładzie ja nie mogę z tym moim prozaicznym wywodem na temat, czym jest prawo, a czym jest atrapa prawa, nie chcę przedłużać tego spotkania, bo ja jestem zbyt prozaiczna. Ja tylko mogę zaapelować. Proszę Państwa, nie dajmy sobie wmówić, że atrapy prawa, nie dajmy sobie wmówić, że fałszywe etykiety, które mówią, że jest sprzeczność nie do przezwyciężenia pomiędzy w alternatywie albo nawała i wszystkich się wpuszcza, albo nie udziela się nikomu żadnej pomocy i się robi pushback. To jest fałszywa alternatywa i jako prawnik z niejakim doświadczeniem chcę powiedzieć, że zbyt często fałszywa gęba skarykaturyzowanego prawa czyni nam obraz prawa, które naprawdę zna zarówno zasadę proporcjonalności, które zna zasadę hierarchii aktów prawnych, która mówi, że prawo międzynarodowe nie może być naruszane przez prawo wewnętrzne, i która mówi, że nasza konstytucja, która jest najwyższym prawem na naszym terytorium, mówi coś, czego naprawdę ona nigdy nie powiedziała. I ja się do tego ograniczę. Chcę powiedzieć, że w pełni rozumiem tę myśl, którą Pan wyraził, mówiąc, przestrzegajcie również prawa, prawdziwego prawa. Takie, jakie zostało uchwalone i takie, jakie pozostaje w harmonii z prawem i międzynarodowym, i zasadą tego, że prawo musi być stosowane proporcjonalnie, równo wobec wszystkich, a nie w ten sposób, zacytuję jednego z moich kolegów, który przywołuje często tę paremię. Moim przyjaciołom wszystko, moim wrogom tylko prawo. Dziękuję. Ktoś chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to bardzo, bardzo dziękuję panu Marianowi. Pani Wanda Stawska jeszcze. Dziękuję. Pani Wanda Stawska chciała dwa słowa powiedzieć. Ja muszę stać. Zostałam wywołana do tablicy, więc chcę powiedzieć przede wszystkim, że to, że uważam, że rozkaz, który był bardzo ważny, musiał być wykonany, to jest dlatego, że jestem żołnierzem, że znam wartość walki i mam zaufanie do dowódcy, bo miałam świetnego dowódcę. Ale najważniejsza rzecz, dlaczego teraz zabieram głos. Najważniejszą rzeczą jest pilnowanie dzieci, szkół. To, cośmy usłyszeli, takie bardzo, bardzo dokładne opowiadanie o tym, jak te dzieci niemieckie były wychowane, chyba jest najlepszym dowodem na to, że szkoły muszą być bezpartyjne. I to jest najważniejsza sprawa. I
My powstańcy pytają nas, mówią, że jesteśmy bohaterami. Nieprawda. Wykonywaliśmy tylko to, czego nas nauczono i zachowywaliśmy się tylko tak, jak nas wychowano. Bo, proszę Państwa, trzeba pamiętać, kto był nauczycielami w szkołach po odzyskaniu niepodległości w 18 roku. Zwykle ci, którzy walczyli o tą niepodległość. Ale także ważne, że nasi rodzice pamiętali, czym jest wolność. I to wszystko, co chcę Wam powiedzieć, pilnujmy szkół, nie dajmy zniszczyć naszych dzieci.